Cześć, witam was serdecznie. Ja się nazywam Jakub Nabrdalik i zajmuję się programowaniem. Od 16 lat zawodowo. Trochę też wykładam, trochę też uczę. W ramach Bottegi prowadzę warsztaty. Można się na nie zapisywać. Około 24 warsztatów rocznie. I no, prowadzę już tak gdzieś z 8 lat. Natomiast poza tym jeszcze po prostu zwyczajnie w świecie koduję i doradzam moim klientom i pomagam różnym firmom i czasami mnie biorą na konsultacje, czasami mnie proszą o zrewiowanie architektury albo sprawdzenie różnych dziwnych rzeczy. Przez co mam trochę wgląd jakby w to, jak firmy robią oprogramowanie. Od 2005 roku używam Test Driven Development. Ktoś używa Test Driven Development? Na co dzień? No i okazuje się, jak tak się przyglądam, a kto by chciał? No właśnie, na co dzień. Okazuje się, że jak przyglądam się tym firmom, które chciałyby, albo na przykład biorą do mnie szkolenia na Test Driven i Behavior Driven Development, albo generalnie próbują tego używać, to wszystkie popełniają, znaczy jakby scenariusz jest ten sam. Ktoś mówi, o to jest fajne, to jest super, teraz już na studiach w ogóle uczą Test Driven Development, przynajmniej w Warszawie. Więc jak czegoś uczą na studiach, to znaczy, że to już naprawdę jest stare, nie? No i efekt jest taki, że przychodzi taki student i mówi, ja tutaj robimy wszystkie projekty Test Driven Development, ja przychodzę do firmy, chcę tutaj robić i tak dalej. A tamci mi mówią, którzy już pracują w firmie od jakiegoś czasu, mówią, tak, próbowaliśmy i nie wyszło. Więc ja bym dzisiaj chciał opowiedzieć wam o takich rzeczach, jak mając, no generalnie, idealnie to bym zrobił wam warsztat 3-dniowy. Ale to są 3 dni, nie macie tyle czasu i ja nie mam tyle czasu i generalnie musimy sobie poradzić 45 minut, więc jak wam naprawić problemy, które są najpopularniejsze pomiędzy firmami w 45 minut i to jest ten wykład, tak? Jak już wspomniałem, jeżdżę po tych firmach mając różnych klientów, więc właśnie obserwuję te same scenariusze. I scenariusze, może to pominiemy, scenariusze są takie, że obiecuje się, że Test Driven Development będzie super, świetnie, fajnie i ja generalnie tak to reklamuję i tak faktycznie dla mnie jest, ale doświadczenia większości ludzi są takie właśnie, jakby ktoś mnie zabrał na piękną przejażdżkę, a tutaj gówno na twarzy, nie? Więc generalnie nie do końca tego oczekiwałem i chyba miało być trochę lepiej, nie? Teraz z czego wynika to odczucie, że to Test Driven Development nieszczególnie czasami działa? Ono wynika z wielu problemów. Podstawowym z tych problemów jest taki, że ludzie kombinują, to jest diagram klas, tak z prawdziwego produkcyjnego projektu, piękny jak każdy diagram architektoniczny, prawda? Ludzie oczekują, jakby mają złe podejścia. Pierwsze, najgorsze podejście jest takie, że ludzie myślą sobie, że Test Driven Development to jest coś na temat unit testowania i testowania integracyjnego, a unit testowanie to jest testowanie klas i metod. Kto tak myśli? Unit testowanie klas i metod. No teraz to wszyscy się boją, nie? No to ja wam od razu powiem, wszyscy tak myślicie, bo większość ludzi, którzy zaczynają w ten sposób, a ja zaczynałem w ten sposób, popełniłem wszystkie możliwe błędy w Test Driven Development, a przynajmniej te, które gdziekolwiek widziałem, no to na pewno ja już tam byłem. Dotychczas przynajmniej tak ten scenariusz wygląda. Więc ja też tak myślałem i to jest kompletne dno, tak się nie robi, to jest źle. Dlaczego to jest źle? Jeśli chcemy przetestować każdą klasę osobno albo każdą metodę tej klasy osobno, okay, to musimy co zrobić w tym momencie z zależnościami tej klasy? Musimy je zmokować, nie? Albo zestabować. Zakładając, że średnio jedna klasa powiedzmy ma 2 kolaboratorów i to jest takie bezpieczne założenie, to jeśli mamy 500 klas, to mamy 1500 kolaboratorów, tak? A dokładnie rzecz biorąc nie 1500 kolaboratorów, znaczy mamy 1500 moków, które nagrywają zachowanie tych kolaboratorów de facto w testach. Okay? Teraz, jak zaczynacie refaktorować, i takie było też moje doświadczenie, to się nagle okazuje, że jaka jest szansa, że zmienicie sygnaturę metody lub zachowanie klasy. Olbrzymia, w zasadzie za każdym razem zmieniamy jakąś metodę, nie? I rzadko jest tak, że zmieniamy w środku i poza tym nic, często zmieniamy wiele rzeczy naraz. I wtedy nagle wybucha, powiedzmy, kupa testów. I ja miałem taką sytuację, kiedy na przykład prosty refaktoring spowodował wybuchnięcie 500 testów. Nie? Naprawiacie to i dlaczego one wybuchają? Bo nagrane zachowanie jest zupełnie inne. Naprawiacie to, przy okazji robicie też jakiś drobny refaktoring, żeby to wszystko poukładać, żeby sensownie wyglądało. Efekt końcowy jest taki, kolejne 1000 testów wybucha. I tak można w nieskończoność. Więc nie da się testować na tym poziomie sensownie, dlatego że będziecie mieli zbyt dużo moków, które usztywniają waszą pracę, bo jakikolwiek refaktoring powoduje wybuchanie testów. Czy jest alternatywa? A i owszem, oczywiście, że jest alternatywa. Ja w tej chwili robię takie refaktoringi, gdzie dotykam na przykład 200 klas i żaden test nie jęknie. Okay? Wszystkie są nadal zielone i nadal testują, to jest ważne, bo zrobić, żeby były tylko zielone, to nie jest tak trudno. Wystarczy usunąć asercję, tak? Okej. To więc większość firm ma z tym problem. Drugi problem z tym podejściem do unit testowania, bo trzeba mieć jak najwięcej tych unit testów, prawda? Jest taki, że potem chodzimy na produkcję i wszystko się i tak wali, ponieważ no, koniec końców fajnie, że mamy te komponenciki, ale nie gadają ze sobą, albo zachowanie jest złożoność taka, że występują jakieś dziwne fenomeny na produkcji po połączeniu tego wszystkiego, bo brakuje i tak nam testów integracyjnych, ok? Więc wiele firm odchodzi od tego modelu kompletnie i mówi tak, my się zawiedliśmy, próbowaliśmy robić unit testy, nie wyszło, ale te testy integracyjne znowu, to one mają głęboki sens, bo one faktycznie nam sprawdzają, że tam coś na tej produkcji będzie funkcjonować, nie? I to jest drugi najpopularniejszy błąd, poleganie na testach integracyjnych tylko i wyłącznie, z tego prostego względu, że to jest za wolne, okej? Co to znaczy za wolne? Za wolne to znaczy, że pusta aplikacja, jeśli ktoś z was robi w Springu, Javie? OK. Więc pusta aplikacja w Springu, ze start Spring.io, bez żadnych modułów, staje na moim laptopie, stary laptop, ale powiedzmy 3,5 sekundy. OK? To jest 3 razy za długo, żebym ja robił test driven development. Jak ja miał czekać 3,5 sekundy, a ja nie muszę czekać 3,5 sekund, bo prawdziwa aplikacja, jak sobie stawię tam bazę w pamięci, coś tam jeszcze, to wstaje 22 sekundy przed uruchomieniem pierwszego testu. Ja mogę czekać maksymalnie na uruchomienie testu sekundę. OK? Inaczej nie da się moim zdaniem robić test driven development, ponieważ zrywa wam to, przerywa wam to flow i po prostu się nudzicie i to jest beznadziejne. Okej, no to pytanie, jak to zrobić? No to fajnie, że mamy te testy integracyjne, wszystkie one są za wolne, żeby robić test driven development, więc się nie da, ale co więcej, jeśli będziemy tylko na nich polegać, to notorycznie widzę takie aplikacje, gdzie na przykład pełna suta testów 45 minut, nie? No i czy jakiś deweloper to odpala, w sensie zrobił małą zmianę, odpala, idzie na kawę? Obiad, wraca, nie? Więc może można, niektórzy tak pracują, ok? Większość ludzi po prostu leje wtedy na te testy i uruchamia je tylko na continuous integration, albo jeszcze gorzej, kolejny etap już dramatu to jest odpalanie je w nocy na przykład. Są takie firmy, ale generalnie doświadczenia z testowaniem wtedy są bardzo, bardzo negatywne. No i teraz pytanie jest, czy istnieje cokolwiek pomiędzy? Bo chcielibyśmy mieć tak duże poczucie bezpieczeństwa, jakie dają nam testy integracyjne i chcielibyśmy, żeby one się wywoływały poniżej sekundy. Mówię o jednym teście. I poniżej 30 sekund wszystkie 3000 testów. Czy da się coś z tym zrobić? I okazuje się, że da się, tak? Bo pomiędzy poziomem klasy i metody, a pomiędzy poziomem całej aplikacji coś jeszcze powinno być. No i niestety ja też szkole z architektury w większości przypadków nie ma. W sensie jest coś, co się nazywa Big Ball of Math pod tytułem tu jest wielkie spaghetti, wszystko ze sobą połączone, nic nie widać, nie? Ale w prawidłowej architekturze, jak się to zrobi, to się ma jeszcze jakieś moduły albo komponenty, okej? I to draństwo ma pewną fajną zaletę, mianowicie jak często to się zmienia? Jeśli ktoś z was miał jakiekolwiek doświadczenia z taką architekturą, gdzie faktycznie widać te komponenty. Jak często one się zmieniają? Jak często architektura aplikacji się zmienia? W praktyce. Raz na pół roku, jak mamy szczęście. Jak nie mamy szczęścia, to czy bardziej klasycznie raz na rok. A jak mamy pecha, to raz na 3 czy 4 lata, kiedy już jest dawno za późno, ponieważ ona powinna się dawno temu zmienić, ale wszyscy hakowali dookoła, zamiast poprawić architekturę. Okay? No i plus tego rozwiązania jest taki, że gdybyśmy testowali takie moduły, każdy osobno, to one się zmieniają, jak zmieniają się raz na pół roku i mają swoich kolaboratorów, to wiecie co, raz na pół roku to ja mogę poprawić tych 15 moków nagranych dookoła po to, żeby mi testy przeszły. Raz na pół roku, ale nie codziennie przy każdej zmianie. Okay? To teraz, żeby to zrozumieć, jeszcze sobie odpowiedzieć na pytanie, co to jest moduł, bo większość programistów generalnie jakby nie do końca to czuje, bo większość aplikacji jest źle napisana, bo kiedyś były takie aplikacje warstwowe, robiło się warstwę dostępu do bazy danych, warstwę logiki biznesowej i warstwę prezentacji, to jest koniec, nie? Moduł to jest po pierwsze moduł wertykalny, to znaczy, że on ma wszystkie warstwy w środku, tak? To jest cięcie tortu na takie kawałki pionowe, okej? On enkapsuluje wszystkie swoje dane, czyli nie ma dostępu przez bazę danych i nie ma dostępu do danych danego modułu i do jego stanu w żaden inny sposób niż przez jego API, na przykład metodę javową wystawioną. Okay? Moduł ma jasno zdefiniowanych kolaboratorów i wszystko, co nie jest jego API, jest natychmiast ukryte. Nie da się do tego dostać. Okay? No i generalnie wygląda to trochę jak mikroserwis. bo to de facto jest mikroserwis, albo inaczej kandydat na mikroserwis, po to, żeby go potem wyciągnąć, jeśli macie system mikroserwisowy albo generalnie rozproszony. I w modułach bardzo często jest też tak, że, albo inaczej powinno być tak, że moduły są w ramach bounded kontekstu, co oznacza mniej więcej na tym etapie, to powiedzmy, że wyznacza tyle, że dane słowo ma znaczenie w tym module bardzo konkretne, ale w innym module to samo słowo może znaczyć zupełnie co innego. Tu użytkownik to jest adres e-mail i identyfikator, tu użytkownik to jest cały adres dostawy, adres paczki i jakieś inne bzdury. Okay? Ta sama nazwa klasy, ale w zupełnie innym module. No i teraz tak, jeśli będziecie testować te moduły jako blackboxy i będziecie je testować bez I/O, to macie szansę na to, żeby wasze testy były jednym razem testowały zachowanie i jakieś większe fragmenty niż pojedyncze klasy, żeby testy wam się nie psuły przy każdej zmianie, bo będziecie tak długo, póki nie zmienicie API modułu, co jak wspomniałem, dzieje się raz na pół roku, wszystkie testy dalej będą przechodzić i będą wam te testy przechodzić w milisekundy. Okay? Potem i tak potrzebujecie mieć testy integracyjne, żeby sprawdzić, czy moduły ze sobą gadają, albo po prostu po to, żeby zobaczyć, czy te I/O, które właśnie pominęliście, gada z bazą danych, ale to się da spokojnie zrobić, bo to wszyscy potrafią, wszyscy umią. Tylko trzeba pamiętać o jednej rzeczy, tam nie testujemy wszystkiego, tylko testy integracyjne, jak nazwa wskazuje, testują integrację. Czyli jeśli raz zawołałem danego SQL-ka, to drugi raz go nie muszę, tak? Ja polecam, szczerze mówiąc, testować integracyjnie rzeczy, które przynoszą hajs i które jak się wysypią, to będzie bolało. Jak się wysypią i nie będzie bolało, to ja wolę mieć monitoring. Po prostu, żeby nie płacić kosztu testu integracyjnego za każdym razem, kiedy buduję aplikację, buduję ją wiele razy dziennie. Teraz jak to wygląda? Ponieważ to jest takie strasznie abstrakcyjne, póki się nie zobaczyło kodu, nie? To zobaczmy sobie kod na najprostszym możliwym podejściu. To notabene takie podejście bez I/O nazywa się Hexagonal Architecture. Okay? Tu jest prosty diagram aplikacji. Mamy sobie aplikację do wypożyczenia. Weźmiemy sobie najprostsze z tych modułów, które tutaj są. Taka ścieżka użytkownika, on coś tam wypożycza, przegląda jakieś filmy. Okay? Ten moduł jest najprostszy, bo nie ma żadnych zależności, więc będzie najłatwiej, a do przykładu, żeby się zmieścić w czasie, musimy mieć proste rzeczy. To co teraz robimy? Zaczynamy oczywiście Test Driven Development od pisania testu, tak, do tego modułu. Testu bez I/O, czyli unit testu. Okay? Taki unit test wygląda w ten sposób. Tu używam biblioteki Spock, polecam serdecznie. Jeśli chodzi o JVM-a, nadaje się do testowania praktycznie wszystkiego z wyjątkiem skali. Do testowania skali nadaje się tylko skala. I to jest feature tego języka. No więc, dobra, potrzebuję moduł. Nie wiem, z czym będę gadał. Pierwsza rzecz jest taka. Moduł musi mieć swoje API. Będę rozmawiał z tym API, ok? To jak nazwać to API? No jest taki wzorzec fasada. Więc ja chcę, sobie deklaruję film fasad, ok? Zadeklarowałem sobie fasadę. Teraz muszę ten moduł dostać i dostać tą klasę fasady, która jest tylko wstępem do tego modułu. Nie mogę sobie zrobić new fasad, dlatego że w konstruktorze nie umieszczę całej konstrukcji budowania modułu, która może być bardzo skomplikowana i jak dobrze wiemy, w konstruktorze takich rzeczy robić raczej nie należy z różnych względów, chociażby JVM-owych. Więc robię sobie nową klasę, Film Configuration, wyłam na niej metodę Film Fasad, mam skonfigurowany moduł i dostęp do niego przez jedną klasę, przez fasadę. Zaczynam pisać swój test, przygotowuję sobie 2 DTOSy, żeby móc sobie pogadać z tym modułem. Następnie odpalam, piszę sobie ten test i okazuje się, że ok, żeby móc wyciągać z modułu jakieś dane, a to jest tylko inwentarz filmów, więc przeglądamy te filmy, no to muszę też dostarczyć te dane, ok? No i Test Driven mi podpowiada, że będę miał metodę add, poza tym, że będę miał metodę show. Super. Potem piszę sobie kolejny test, teraz jak będę wkładał 2 filmy i chcę wyciągnąć wszystkie, no to generalnie co się dzieje? No i odkrywam różne nowe rzeczy, czyli na przykład nie dostanę listy, bo to bez sensu wyciągnąć listę z bazy danych, wszystkich obiektów w bazie danych, lepiej dostać page'a, ponieważ po co ci cała moja baza danych i tak nikt tego nie umożliwia. Żeby dostać page'a, to muszę podać page request. Wszystko, co daje Test Driven Development, generalnie buduję, ok? No i zaczynam to implementować. Buduję sobie te klaski i wychodzi mi mniej więcej coś takiego. Film, Film Creator, Film Type, Film Configuration, to ta klasa, która dostarczyła cały moduł, Film Facade, mój punkt wejścia do modułu. Ale żeby to działało, to żeby coś włożyć i jednocześnie coś wyjąć, to muszę mieć bazę danych. Proste, nie? Muszę mieć bazę danych i nie mogę dotknąć I/O. To jaką mam opcję? Baza danych w pamięci. Czy trudno jest zbudować bazę danych w pamięci? Jaką strukturę danych byście wybrali? Listę. Ktoś inną? Mapę. To jest bardzo ciekawe, bo ja też myślałem, ja domyślnie robię na mapie ze względu na klucz, ale ostatnio jak robiłem warsztaty, ktoś też podał listę, zrobiliśmy na liście, działa tak samo, póki macie małą liczbę danych, to filtrowanie pamięci jest proste, nie? I szybkie. OK, tu jest wersja na hashmapie i w dodatku, nie, na mapie, a w dodatku jeszcze na konkurent hashmapie, żeby w ogóle było fancy. I to jest cała implementacja krudowskiej bazy danych, nie? Do napisania jest to w chwilę moment. Generalnie dziecko z zamkniętymi oczami napisze to o 3 w nocy, jak tylko obudzicie, powiecie, baza danych w pamięci. No spoko, i pójdzie spać dalej, nie? Żaden kłopot. Jest to de facto prostsze niż użycie mocka, dlatego że w mocku trzeba było powiedzieć, jak to dostanę, to będę zwracał to, jeśli to zawołasz. Nagranie tego jest bardziej skomplikowane niż napisanie tej klasy ręcznie, ok? No i co teraz mam? Na dzień dzisiejszy mam taką sytuację. Mam unit testy, bo to były podstawowe unit testy, potem dodaję wszystkie te corner case'y, czyli jakieś tam testy, gdzie a co jeśli w bazie nic nie ma, a co jeśli prosisz o film, który nie istnieje i tak dalej, i tak dalej. No i na dzień dzisiejszy mam jakąś film configuration klasę, która mi zwraca ten cały film fasad, tworzę jakieś tam klaski, bach, wszystko pięknie, ładnie hula, ok? Super. To jest szybkie, pozwala mi zweryfikować całe zachowanie aplikacji. Oczywiście w przypadku tak prostej tego dużo nie ma, ale w przypadku bardziej skomplikowanej to cały czas rośnie. Działa to w milisekundy, ok? Można sobie napisać cały kod domenowy, wszystko jest gotowe. Nie ma tylko I/O, więc nie będzie działać za specjalnie na produkcji. No to dodajmy teraz I/O. Teraz piszemy test integracyjny. I o ile w poprzednim przypadku miałem unit testy tyle, ile bym chciał, ponieważ one działają w milisekundach, działają bardzo szybko, nic mnie to nie kosztuje albo niewiele mnie to kosztuje, o tyle w teście integracyjnych będę oszukiwał. Zrobię sobie test integracyjny, gdzie będę gadał przy pomocy Spring MVC z aplikacją, ale włożę od razu 2 filmy, wyciągnę oba, a potem sprawdzę, czy wyciągnę jeden po tytule. Czemu nie będę miał tutaj 2 osobnych testów? Bo tutaj zależy mi na tym, żeby zaoszczędzić każdą pojedynczą operację I/O. Dlatego, że to kosztuje. Po prostu to szalenie dużo kosztuje. Więc jak mogę wsadzić od razu 2 filmy i wyciągnąć oba, a potem wyciągnąć jeden, to będzie taniej, niż gdybym miał 2 testy, gdzie musiałbym zrobić minimum 3 inserty, żeby coś przetestować, nie? Proste. Więc robię sobie do tego testy i koniec. Teraz dodaję sobie kontroler. I okazuje się, że bardzo łatwo się programuje w Springu w momencie, kiedy musicie dodać I/O po tym, jak już macie sam kod domenowy, bo kontroler nic nie robi, tylko wywołuje fasadę. Daje sobie jakąś bazę danych, nie w pamięci, tylko na prawdziwej bazie danych, persystentnej. Więc tworzę sobie interfejs, bo to Spring Data, proszę bardzo. No i wracam do configuration. I tu jest najważniejsza sztuczka. Teraz moja klasa film configuration, ta sama, dostaje 2 adnotacje. Dostaje configuration i bin, ok? Springu. Wszyscy to rozumieją, kto używa Springa. Natomiast to, co jest ważne, ja mam tutaj 2 konfiguracje tego samego modułu i najważniejsze jest, że konfiguracja, która działa bez I/O, czyli odpalana w unit testach, woła konfigurację, która działa z I/O, czyli ta, która działa na produkcji, tylko podmienia I/O na coś, co działa w pamięci, ok? I tyle. Czemu to jest takie ważne? To jest ważne dlatego, że chcę przetestować w unit testach cały mój moduł bez dotykania I/O, bo jest za wolno, ok? I gdybym miał to inaczej, jedna metoda nie wołałaby drugiej, to miałbym dwukrotnie zupełnie różnie skonfigurowane potencjalnie moduły, ok? Ten sam moduł dwukrotnie zupełnie inaczej skonfigurowany. Efekt końcowy jest taki, że co ja testuję? A ponieważ te konfiguracje tu są super proste, ale w praktyce się rozwijają bardzo mocno, więc bardzo łatwo byłoby o błąd, ok? Więc klucz jest taki, żeby zbudować cały moduł tak naprawdę bez operacji na I/O. Teraz mógłbym teoretycznie, i tak na samym początku robiłem, wykorzystać tą samą metodę w unit testach, czyli tą film facade, która przyjmuje film repozytory, czyli operację na I/O. Okay? Tylko efekt jest taki, że wtedy zauważyłem następującą rzecz. Deweloper musi mieć dostęp w tym momencie, bo musi zrobić film configuration, film facade i podać film repozytory do referencji do bazy danych. I nie ma żadnego znaczenia, czy to będzie referencja w postaci mocka, czy w postaci bazy danych w pamięci. Ważne, że ma referencję do bazy danych. To co robi w tym momencie deweloper? Przestaje testować zachowanie modułu, zaczyna badać stan pod spodem, ok? Czyli mówi tak, ok, jak dodam filmy do modułu, to zobaczę, że w bazie są. Jak będę chciał wyciągnąć, to zobaczę, najpierw sobie włożę bezpośrednio do bazy danych. To jest, tego typu testy to są testy whiteboxowe. Teraz jakikolwiek refactoring, który zmieni mi strukturę danych, bazy danych, zapytania, cokolwiek, powoduje, że to się wywala. Okay? Tymczasem, jeśli nie dacie dostępu do stanu danego modułu i do I/O, okay, tylko ukryjecie go w ramach danego modułu, to będziecie mieli testy zachowania, które cokolwiek nie zmienicie w ramach danego modułu, ponieważ dostęp jest tylko przez fasadę i DTOSy, nie wywali żadnego testu. Tak długo, póki nie zmienicie zachowania modułu. Okay? No dobra, no to fajnie. To nie było dotychczas mocków, to pytanie, po co nam w takim razie są mocki i staby? Moki i staby nadają się świetnie do tego, żeby zaślepić pozostałe moduły. Jeśli mój moduł ma zależność do dwóch innych modułów, to ja w teście tworzę sobie, mokuję sobie te dwa pozostałe moduły i podaję je sobie do konfiguracji, żeby stworzyć sobie swój moduł, ale mieć zależności do innych modułów zmokowane. Co mi to daje? Daje mi to, że mogę przetestować każdy moduł jak prawie niezależną aplikację, zakładając, że ona potrafi się komunikować, tak? To powoduje, że moje moki się wysypią tylko wtedy, kiedy zmieni się architektura aplikacji, czyli komunikacja pomiędzy modułami, co jak już wspominałem, dzieje się dosyć rzadko, a plus jest tego taki, że wtedy mogę ten moduł razem z jego testami wyrzucić jako osobny mikroserwis i zmienić tylko moki na komunikację z JVM-owej na HTTP albo na Kafkę i jest po ptokach. Proste, ok? I tego typu podejście to jest Behavior Driven Development. Dlaczego? Bo testujemy tylko i wyłącznie zachowanie modułu, nie mamy dostępu do jego bebechów, nie mamy dostępu do jego stanu, więc możemy tylko traktować go z zewnątrz jak prawdziwy użytkownik. Okay? Same plusy. Jedno dostajecie za darmo. Hexagonal Architecture, Behavior Driven Development, Test Driven Development. Macie już tyle skrótów trzyliterowych, jeszcze DDD dorzucimy, już będzie w ogóle cudownie. Nie? Generalnie plus 500 do faktury albo do pensji. Więc polecam serdecznie. Dobra, ale to nie był jedyny problem, to był pierwszy problem. Najważniejszy, ale pierwszy. Kolejny problem jest taki, że ludzie generalnie jak piszą testy, to walą tam zdecydowanie za dużo. Okay? Pokażę wam przykład. To jest test. Czy podoba wam się ten test? Ręka do góry komu się podoba? Ręka do góry komu się nie podoba? Co z nim jest nie tak? Nie wiem, nie skończyłem czytać jeszcze, tak? No właśnie, słuchajcie, to jest test, który testuje jedną prostą rzecz, dodawanie obrazka do kategorii. Okay? To wszystko. Dodawanie obrazka do kategorii. Co więcej, on jest prawidłowy. W sensie faktycznie po pierwsze jest w produkcji, po drugie testuje to, co miał testować. Wszystko jest w nim ok. Z wyjątkiem jednej rzeczy. Nie skończyliście jeszcze czytać. Okay? Czy można ten test przedstawić inaczej? Ten test napisał kolega, który dołączył do naszego zespołu. Ja na to spojrzałem, prawda, szlak mnie trafił. Usiadłem razem z nim i zastanowiliśmy się, czy możemy coś tutaj poprawić, jeśli chodzi o czytelność. No i proszę bardzo, to jest ten sam test, zawierający dokładnie te same informacje, które są niezbędne do zrozumienia wymagań. Proszę bardzo, są trzy obrazki w kategorii X, Y i jeden w X i Y. Okay? No i proszę, ten pierwszy treść to chyba od razu pokazuje, tak? Kiedy wyciągamy obrazki z kategorii X, to dostaniemy ten X oraz ten w X i Y. Koniec. Nic więcej, nie? Czym to się różni od poprzedniego testu? A no w poprzednim testie mieliśmy Rambo Y oraz Rambo XY, gdzie jest moje komando. Nie ma, cholera, nie ma komando, to nie wiem, czy to jest dobry test. I jakiś alias Y. Patrzcie, ile tu jest chłamu, który was kompletnie nie interesuje. To jest zapisane wymaganiem w sposób zrozumiały. Od razu wiecie, co się dzieje, od razu wiecie, o co chodzi. Nie musicie tego czytać. Rzucicie okiem, bach, od razu wiadomo, o co chodzi. Okay? I tu trzeba po prostu zdać sobie sprawę z jednej podstawowej rzeczy. Za dużo informacji to jest to samo, co za mało informacji. Informacje w teście dzielimy na założenia, które możemy mieć explicit i implicit. Implicit możemy to sobie założyć i nie musimy o tym mówić, a explicit musimy to powiedzieć, żeby było jasne, co tak naprawdę testujemy i jakie są wymagania. Przykład takiego założenia implicit. Jeśli moja aplikacja jest tak zwana back-office'owa, czyli zawsze muszę się zalogować, żeby móc cokolwiek zrobić, to ja nie muszę w każdym teście na samym początku tego testu logować użytkownika. To jest bez sensu, nie? Mogę zrobić to na przykład w jakimś tam setupie, before class, cokolwiek, tak? Byleby to zrobić wcześniej i nie pokazywać tego w trakcie testu, bo to mi tylko zaburza i nic nie wnosi, nie? Z drugiej strony muszę tam pokazać wszystkie rzeczy, które są niezbędne do zrozumienia wymagań. No i to oczywiście jest problem. Więc dla każdej linijki kodu tak naprawdę w takim teście powinniście sobie zadać pytanie, czy ta linijka pomaga mi zrozumieć wymagania. Jak nie, to weg. Ukryć, schować, pod spodem zniknąć. Okay? Przykłady. Mam film w katalogu. Proszę bardzo. Persisted Films First. Nie muszę tworzyć nowego filmu, nie muszę mówić, skąd on pochodzi. Ważne, że jest spersystowany i biorę którykolwiek, więc pierwszy z brzegu. Proste? Chcę mieć nowy film w katalogu, który ma typ New Release. OK, no to robię. Persisted Films, Find, IT Film Type, New Release. Koniec. Tak? Minimum informacji. Nie muszę go tworzyć, on ma tam milion pól, powiedzmy. Proszę bardzo. Chcę artykuł, który jest nieopublikowany. No i powiedzmy, że dojście do artykułu, który jest nieopublikowany, to jest bardzo skomplikowany proces i tak dalej. OK, ukryjmy to. Zróbmy z tego metodę Create and Publish Article. Koniec. OK? po to, żeby wspomóc czytelnictwo w Polsce i poprawić generalnie tak, jak to się czyta. Okay? Dobra. To teraz, jeśli zrobicie w ten sposób, poprawicie czytelność oraz będziecie robić ten Hexagonal Architecture i testy w ramach każdego modułu osobno, to bardzo szybko wam wychodzi taka rzecz, że przydaje się zrobić dane wejściowe i dane wyjściowe do każdego modułu od razu. To znaczy nie w momencie, kiedy piszemy drugi test, ale nawet wtedy, kiedy piszemy pierwszy test, ok? Jak to wygląda? Powiedzmy, że chcę mieć artykuł. Mam aplikację do artykułów, chcę mieć artykuł. Od razu przygotowuję sobie metodę sample new article, ok? Która daje mi jeden dobry, prawidłowy artykuł. Proste. To co, gdybym chciał na przykład mieć artykuł, który nie ma tytułu? To zamiast kombinować jak koń pod górkę z konstruktorem, podawać milion parametrów i budować to jeszcze raz, to ja bym chciał mieć metodę sample new article, gdzie podaję tytuł null. Okay? A co, gdybym chciał mieć artykuł w odpowiednim space'ie? Podobnie. Okay? Minimum informacji, które mi są potrzebne, żeby zrozumieć, co się dzieje w teście i przygotowane dane do tego, żeby móc przetestować prawidłowo dany moduł na wejściu, a czasami także na wyjściu. Co mi to daje? To mi daje następującą rzecz, że bardzo łatwo jest zrozumieć kolejne przypadki i przygotowanie takiej metody, a ta metoda jest bardzo prosta, chyba nie muszę jej przedstawiać, ale na wypadek, gdyby ktoś nie wiedział, to jest Groovy, to jest klucz, wartość, to jest po prostu mapa, podaje te propertiesy, które wchodzą do metody, które trzeba nadpisać i to jest w zasadzie wszystko, nie? Powoduje, że pisanie kolejnych testów jest super proste. Co więcej, jak ja dam dane wyjściowe z mojego modułu, to ktoś inny może je wziąć jako dane wejściowe do swojego modułu i od razu pisać kolejne testy do kolejnego modułu. Proste. To jest kolejna sugestia. Następna jest taka, żeby w przypadku testów integracyjnych wyciągnąć poza test wszystkie interakcje, zwłaszcza jeśli to jest HTTP, ale nie tylko. O co mi chodzi? W unit testach jest prosto. Wołamy metody gotowe. A jak jest w testach integracyjnych, na przykład na przykładzie HTTP? Wygląda to w ten sposób, że musimy się przy każdym teście zastanowić, ok, ja bym teraz chciał zrobić test integracyjny, do jakiego kontrolera mam uderzyć? Jaki tam był URL? No to szukam teraz w kodzie, gdzie jest ten kontroler, szukam, znalazłem, ok, mam jakiś URL, ok, walę. A nie, metoda zła, to nie jest post, to jest put, ok, to zmieniam na put. Dobra, walę, o nie przychodzi uwierzytelnianie, o nie, to muszę headery dodać, dobra, to jeszcze dodaję jakieś headery, walę, nie? O nie, udało się, ale nie udało się odserylizować danych, o nie, trzeba jeszcze odserylizować, rozumiecie? Ilość decyzji, które trzeba podjąć, znaczy w zasadzie nie podjąć, tylko rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę przy testowaniu integracyjnym, na przykład end-to-end po HTTP, ale tak samo będzie z Kafką, tak samo będzie z każdym messagingiem, jest spora, po prostu. I to są ważne rzeczy, ale fajnie by było o nich zdecydować przy pierwszym wywołaniu tej metody i nigdy więcej się nad tym nie zastanawiać, ok? Jak to wygląda w praktyce? Ja sobie do tego używam trade'ów, a tak naprawdę można by było użyć metod statycznych. Tworzę sobie takie trade'y, które mi pokazują, z czym ten moduł będzie gadał, ok? Trade to jest po prostu interfejs, który może mieć stan w Groovim. Więc mam taki operating on article endpoint i wtedy wiem, że ono działa na kontrolerze czy na endpointie od artykułów. I teraz jak chcę zrobić nowy artykuł, to nie robię MVC, mock MVC, co tam jest dalej, post, coś tam, zastanawiam się, jakie dane wstawić, jakie headery i tak dalej, tylko robię od razu. Post new article podaje minimalne informacje, które są potrzebne, żeby zrozumieć, co się dzieje i jadę. I mam gotowe wywołanie do systemu. Chcę zaktualizować artykuł, no to co muszę podać? Żeby zaktualizować artykuł, muszę podać identyfikator tego artykułu, no i coś, co bym chciał zaktualizować. Koniec. Znowu, mam przygotowane do tego metody, jadę dalej. Jeśli chcę zrobić preview tego artykułu, czyli znowu wywołać getem jakąś stronę, tak? Dokładnie tak samo, żebym się nie musiał zastanawiać i przede wszystkim, żebym nie musiał robić copy-paste. Bo bardzo często widzę deweloperów, którzy po prostu za każdym razem, kiedy muszą wywołać jakiś kontroler, to od początku budują to zapytanie po prostu, to jest tam w Springu 7 linii czy 8, zależy jak, kompletnie bez sensu. No i tutaj mamy implementację, ale nie mamy na to czasu, powiem tylko tyle, że jest bardzo prosto. Plus, jakie to daje, to jest takie, że nie trzeba się zastanawiać, kiedy chcę użyć jakiejś metody biznesowej, czyli coś wywołać interakcję z systemem na poziomie testu integracyjnego, nie muszę myśleć, jak to zrobić, tylko wywołuję metodę i to już jest zrobione, bo ktoś już tą metodę przygotował przy pierwszym razie, kiedy trzeba było się zastanawiać, jak to zrobić, ok? To wszystko. Bardzo to się opłaca. Pozwala to jeszcze na taką jedną rzecz fajną, na testy eksploracyjne. To jest test eksploracyjny, powiedzmy. Popatrzcie, to jest taki test, który przechodzi cały flow, w tym przypadku publikacji artykułów i ten test jest czytelny w miarę, on jest skomplikowany, to prawda, bo to jest cała ścieżka użytkownika, ale jest czytelny, Dlatego, że mamy przygotowane te metody. Post, new, bio. Jak mamy to bio, to robimy, co my tu robimy? Post, new, artykuł. No dobra, stworzyliśmy artykuł, aktualizujemy artykuł, robimy preview, robimy submit i publikujemy ten artykuł na świat. Proste. Okay? Takie przygotowanie tych metod właśnie biznesowe pozwala wam przetestować każdą ścieżkę użytkownika w przeciągu po prostu minuty, tak? Macie ciekawy error na produkcji, ktoś wam raportuje jakąś sytuację, to odtworzenie tego w testach jest wtedy bardzo, bardzo proste, bo nie musicie za dużo kombinować, myśleć, macie jedną linijkę gotowe, jedziecie dalej i patrzycie, co się dzieje, nie? No dobra, to są takie... Kolejna dobra porada, natomiast teraz wam pokażę najsilniejszą z tych technik, której warto pamiętać podczas robienia Test Driven Development. I ona polega na tym, że w jaki sposób najszybciej i najłatwiej wytłumaczyć drugiej osobie skomplikowany algorytm albo wymagania. Gdybyś miał mi wytłumaczyć wymagania do swojego projektu, to co byś zrobił? Wysłał mi maila? Napisał na czacie? Pogadalibyśmy. Gdzie byśmy pogadali? Nikt nam by nie przeszkadzał. Bardzo dobrze. Coś jeszcze byśmy potrzebowali do tego pogadania? Tablice? O właśnie. Czemu w większości firm IT są whiteboardy? Wszędzie, gdzie się da. Niektóre naklejają nawet takie, na ścianę są takie magnetyczne albo niemagnetyczne, białe, samoprzylepne te, jak to powiedzieć, fototapety? Tapety, tak? Gdzie można pisać mazakami. Po co to jest? Bo łatwiej wytłumaczyć, bo ludzie widzą obrazki, od razu rozumieją. Dlaczego jak ludzie widzą obrazki, to łatwiej rozumieją? Proszę? Bo są prostsze niż powiedzieć, niż to. Tak, ale czemu? Wiecie czemu? Nie. Bo mózg tak działa, dokładnie. Dlaczego mózg tak działa? 1/3 waszego mózgu odpowiada za procesowanie obrazu. De facto nawet nie za procesowanie obrazu. Za tworzenie tego obrazu od zera, bo to, co wy widzicie, to wam się tylko wydaje, że widzicie. Wasze oczy nie działają tak, jak widzi wasz mózg, okej? Jak sobie poczytacie na przykład o ruchach sakadowych, tak się bodajże nazywa, tak? To ja ruszam głową, widzę pięknie, płynnie 120 klatek na sekundę. Gówno prawda, okej? Jak patrzę i widzę wzrokiem, to oko się rusza tak i dorabia całą resztę klatek dokładnie tak samo jak wasz telewizor, jak ma 200 Hz, nie? Z materiału tam 30, powiedzmy. Więc wasz mózg jest zbudowany do tego, żeby procesować ten obraz i to nam szalenie pomaga w zrozumieniu potem problemu. I co więcej, naszkicowanie tego powoduje odpalenie dodatkowych części mózgu, które nam pomaga się porozumiewać, no nie? No to super. To powiedzmy, że żeby mi wytłumaczyć wymagania, stanęlibyśmy, pogadalibyśmy i narysowałbyś coś na tablicy, nie? Ekstra. Co to ma do testów? Pytanie jest, czy da się wykorzystać to w unit testach na przykład, generalnie w testach, okej? No dobra, to podam przykład. Powiedzmy, że mamy taką potrzebę. Chcemy zrobić test dodawania kategorii do drzewa kategorii. Drzewo kategorii każdy rozumie, jak nie rozumie, to niech wejdzie na Allegro i sobie zobaczy, gdzie leżą buty. Tak? I chcemy dodać kategorię do drzewa kategorii. To co możemy zrobić? Okay? To jest test oryginalny, cudowny, prawda? Poczekam, aż skończycie czytać. Nie, nie będę czekał, aż skończycie czytać. Jest dobry, on jest prawidłowy, tylko znowu to nie jest to, jakbyś mi pokazał na whiteboardzie, tłumacząc, co trzeba zrobić. Bo dodanie kategorii do drzewa kategorii to jest, umówmy się, dosyć prymitywne, tak? To mój pies mógłby zrozumieć, gdybym mu to ładnie narysować, tak? Ale ja mam bardzo inteligentnego psa. Okej. To pytanie jest, czy możemy to samo przekazać inaczej niż w postaci tego bloku tekstu? I okazuje się, że tak. Proszę bardzo. Od czego byśmy zaczęli tłumaczenie dodania kategorii do drzewa kategorii? Co byśmy narysowali? Drzewo, super. Okej. Czy możemy narysować drzewo w kodzie? Proszę bardzo. Widać, gdzie jest ród tego drzewa? No, gdzie jest ród drzewa? A, super, no doskonale, czyli widać, tak? Jedyny minus jest taki, że drzewo pewnie narysowałbym na whiteboardzie od góry do dołu, a tu muszę trochę rysować od lewej do prawej, bo trochę ciężko w ASCII art tutaj wejść i zacząć rysować, nie? Ale da się. Okej, mam sobie drzewo, mam ród tego drzewa. Teraz chcę dodać kategorię do drzewa kategorii, tak? No to mówię, do kategorii C chcę dodać kategorię G na pozycji 1. Proste? Mój pies na razie jest spoko, nie? Hał, hał. Okej. No dobra, to było tylko przygotowanie DTOS-a. Teraz mówię, mówię system, proszę bardzo, modyfikujemy tę kategorię. Jak zweryfikować wyjście? Dokładnie, narysować drugie drzewo i zobaczyć, czy tam to jest. Da się? Proszę bardzo. Proste, skuteczne. No dobra, to był jeden test. A co teraz z resztą? Bo robiliśmy cały mikroserwis do zarządzania kategoriami. No to tam dodanie kategorii to jest prosta rzecz. Co z przesuwaniem na przykład kategorii? No to jakbyśmy to przetestowali? No mamy już jedną metodę, tak? Więc można to też przetestować. Pokażę najpierw wam, jak to wygląda. O, mam drzewo, chcę sobie przesunąć jedną kategorię B pod kategorię F. No to tym razem wykorzystam taki operator. Co to jest? Ktoś kojarzy? W Javie jest. Right shift po angielsku, ale tak, przesunięcie, dokładnie. I efekt końcowy oczywiście zweryfikuje tak samo, nie? Super. No to teraz pytanie jest, i muszę skoczyć do co to do jasnej cholery jest? Ktoś ma pomysły? Patrzcie. To jest klasa, którą sobie przygotowałem tylko na potrzeby testu, kategory Node. Zadeklarowałem sobie to A, B, C, D i tak dalej, bo mnie to kompletnie nie interesuje w teście. I to są kategory nody. I kategory node, czyli sposób, żeby przedstawić drzewo, to ja potrzebuję mieć, żeby mieć unikalne oznaczenie poszczególnych elementów, no to muszę mieć identyfikator i listę dzieci. Koniec? Koniec. Proste. No dobra, a co to za metoda to? No to jest taka metoda, która nie ma nazwy, więc nazywa się call w Groovim. W PHP nazywa się podkreślenie call i chyba tylko w Javie jej nie ma. Okay? Ale we wszystkich pozostałych językach programowania generalnie jest. No i tyle. Mam jedną klasę, jedną metodę, mam reprezentację drzewa. Proste, proste. To co teraz z dodawaniem? Dodawanie to będzie nadpisanie operatora plus, tak? O, to jest to, tak? Operator plus, proszę bardzo, mogę go sobie nadpisać. Nadpisywanie operatorów nie jest, jest dosyć popularne w różnych językach programowania, oczywiście w Javie nie ma, ale co zrobić. Natomiast nie jest tak kłopotliwe jak na przykład dopisywanie swoich własnych operatorów. OK, teraz muszę jeszcze mieć jedną klasę, no bo mam G na pozycji 1, no to teraz proszę bardzo, kategory Node add position, to jest to samo, tylko ma jeszcze position. OK, proste. Dodałem dwie klasy, OK, trzy metody w sumie i powstało mi coś, co się nazywa DSL, Domain Specific Language, na potrzeby testów, coś, co mi pozwala zaprezentować kolejne wszystkie testy w takiej postaci, żeby mój pies zrozumiał, czyli narysowałem drzewo, tak, zrobiłem operację, narysowałem drzewo wynikowe, nic nie trzeba tłumaczyć. Okay? To jest prostsze do zakumania i czym więcej jest komplikacji, czym bardziej to jest skomplikowane, tym to się bardziej opłaca. No dobra, a co jeśli ja nie mam drzew? Albo co jeśli ja bym chciał to zrobić w innym fragmencie aplikacji? To jest test, w którym też jest zareprezentowane drzewo, tylko trochę inaczej. Dlatego, że tu nas interesuje, co się stanie z artykułami, kiedy przesuną się kategorie, w których są artykuły. Nie? No więc każdy artykuł posiada coś takiego, co się nazywa breadcrumb, czyli generalnie ścieżkę do swojej gałęzi w drzewie, gdzie się znajduje, nie? Tu jest drzewo. Gdzie jest, jaki jest ród tego drzewa? C1. No proszę bardzo, nie trzeba było za specjalnie myśleć. Mamy potem artykuły w każdym z tych elementów tego drzewa. Teraz przeprowadzamy operację. Chciałbym przesunąć jedną kategorię pod drugą. No to mówię, biorę sobie jakąś ścieżkę do tej kategorii, bo tutaj mam to zamodelowane przy pomocy ścieżek. Weźmiemy sobie ścieżkę do C2, czyli to. I powiemy sobie, że chcemy to teraz zmienić na ścieżkę taką, że będzie C1, B2, C2, czyli przesuniemy C2 pod B2. Okay? Wywołujemy tą operację i w efekcie możemy sobie sprawdzić, że aktualna pozycja artykułu w kategorii C3 to jest ścieżka C1, B2, C2, C3 i pozycja artykułu C2 jest w C1, B2, C2. Okay? Proste, a pozostałe artykuły nie zmieniły swoich pozycji. Proste i skuteczne. Okay? Kluczowe jest to, że cały mój DSL w tym przypadku to jest jedna metoda, nazywa się path, nic więcej. Okay? Kiedyś mi się wydawało, że DSL-e to jest taka skomplikowana koncepcja, to jest jakiś język, to trzeba chyba było chodzić na, jak się nazywa ten przedmiot, kompilatory i coś tam. Kto miał na studiach? Nikt nie miał. Proszę? Już nie uczą. A właśnie, no to tym bardziej, strasznie skomplikowane. Ja się uczyłem, studiowałem na słabych uczelniach, ja tego nie rozumiem, tak? A dzisiaj mi się wydaje, że DSL to jest jedna metoda, dwie klasy i trzy metody, ok? I to się robi super prosto i super wygodnie. A zyski są takie, że jak mam 50 testów i wszystkie są napisane przy pomocy takiego DSL-a, to jest dużo łatwiej zrozumieć, co się dzieje, ok? No to teraz pytanie, no dobra, a co by było, jeśli ja nie mam żadnych drzew w mojej aplikacji? Nie mam ani jednego drzewa, co teraz? No to może na przykład zróbmy aplikację do wyszukiwania, aplikację do wypożyczania samochodów elektrycznych, na przykład, teraz taka popularna rzecz, tak car sharing, proszę bardzo. I zróbmy sobie moduł do aplikacji, który mówi o wyszukiwaniu pozycji samochodu, nie? No i teraz tak, jak się zafiksuję na ten whiteboard, to co bym zrobił na whiteboardzie, żeby powiedzieć, że wyszukujesz najbliższy samochód w promieniu 5 km? No pewnie bym narysował mapkę, pokazał, gdzie jesteś, pokazał, gdzie jest samochód, nie? No to chyba robienie tego w kodzie to jest trochę overkill, nie? Rysowanie w ASCII arcie. No jak dawałem tego toka swego czasu chyba na Devoxie, to podszedł do mnie człowiek z TomToma i powiedział, ale my rysujemy. Tylko okazało się, że oni je rysują w komentarzu do testu. Dlaczego? Bo to jest w ASCII art, nie napisali sobie parsera do tego ASCII arta, chociaż ja bym pewnie już w tym momencie napisał, okay? Ale z testu tak ciężko jest wykminić, jak wygląda skrzyżowanie, że łatwiej jest narysować je w postaci ASCII arta, okay? Więc co my możemy tutaj zrobić, jeśli ja nie chcę być ASCII arta jednak, bo parsowanie i w ogóle? Czy ja mogę jakoś inaczej to wykazać? Proszę bardzo, tu jest test. Zakładamy, że mamy 4 samochody. Mamy samochód na pozycji 2.2, 1.1, 2.2 i 400.400, okay? Wszystkie samochody są wykryte, wszystkie są zarejestrowane, tylko 2 są dostępne. Jeśli wyszukujemy samochód, najbliższe samochody w pozycji 0 i 0, to chyba oczywiste, co dostaniemy. Tak? Nie trzeba się specjalnie nad tym myśleć. I nie mam ASCII arta, ale znowu jest to uproszczenie, to jest DSL do tego, żeby zrozumieć, co się dzieje. Co więcej, kto jest bardzo uważny, to że może zauważyć pewien fenomen w tym teście. Mianowicie mamy wypadek. Dokładnie, nie? Okej? Okay? Ej, chyba jeden z nich będzie teraz uszkodzony, nie? Oczywiście wszystko zależy. No, 2 są, jeden jest niedostępny, drugi jest dostępny, tak? Drugi to multipla i już nic jej nie pomoże, więc wygląda tak samo bez wypadku i po wypadku. Tak czy inaczej, słuchajcie, takie wizualizacje. Pierwszy raz usłyszałem w ogóle, jak dawałem wykład, to w Białymstoku mi zwrócono uwagę, ej, chyba tu coś jest nie tak z tymi dwoma, co mają tą samą pozycję, no nie? Człowiek, który nigdy wcześniej nie widział tego testu, jest zmęczony na konferencji w ogóle, no nie? Po 7 kawach, a już tak ma dosyć i on zauważa błąd albo generalnie sytuację, która jest co najmniej ciekawa. Należałoby ją przetestować i zobaczyć, co się dzieje z systemem w tej sytuacji, nie? Dlaczego? Dlatego, że właśnie 1/3 twojego mózgu się odpaliła, obraz, bach, porównałem 2x0, 2x0, są takie gry na porównywanie kart, tak, buch i funkcjonuje. Także te DSL-e są super proste i to, co mogę wam zasugerować serdecznie, to jest właśnie takie podejście whiteboardowe pod tytułem zastanówcie się, jak chcecie napisać test, w jaki sposób moglibyście przedstawić ten test na whiteboardzie, wytłumaczyć drugiej osobie. Jeśli dojdziecie do wniosku, że macie prostsze wytłumaczenie niż na przykład blok kodu po prostu na 7 ekranów, no dobra, bez przesady, na 14 linijek, to może warto zainwestować właśnie w jedną klasę, jedną metodę, która wam stworzy takiego DSL-a i potem spowoduje, że to będzie proste. Zwłaszcza jeśli problemy się powtarzają, albo ten DSL pozwoli wam wykorzystać się w wielu miejscach. Okay? Bardzo szybko się to zwraca, okay? Bo clue tego całego testowania jest następujące. Chodzi o to, żeby test wyrażał wszystko, co jest niezbędne i nic poza tym, żeby nie przeszkadzało nam nic w zrozumieniu tego, o co tutaj chodzi. Okay? Tak jak tu na obrazku widać, że jest człowiek, który rąbie sikierą rzekę, tak? Od razu wiadomo, o co chodzi. Nic nam nie przeszkadza. Jak pokazywałem to w Kijowie, to pokiwali z pierwszej ławki, tak, no ja co zimę tak robię. Okej, to jeszcze... Zakładając, że mamy troszeczkę czasu, chciałem wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Czy ktoś z was widział Cucumbera, JBehave'a albo jakiekolwiek tego typu narzędzia, bo są de facto 2 rodzaje narzędzi do testowania na rynku. Pierwszy z tych narzędzi, teraz mówimy o narzędziach dla powiedzmy backendowca, bo frontendowiec zawsze mi jeszcze powie Selenium. Mamy narzędzia, w których testy wyraża się w czystym tekście oraz testy wyraża się w kodzie, albo inaczej to, co ja mogę napisać w tym teście, to są takie labelki. Albo gdyby to był JUnit, to by były po prostu komentarze, tak? Wymagania bym wyrażał w komentarzach, a potem w kodzie, to wszystko. I niektórzy mówią sobie w ten sposób, że okej, skoro ja już mam tworzyć DSL-e, Domain Specific Language, to po cholerę mam w ogóle to robić, to nie lepiej od razu zapisać ten test czystym angielskim, o tako, i będzie po ptokach, nie? No więc ja testowałem oba podejścia i powiem wam jedną rzecz. Plusy takiego podejścia, kiedy te testy są napisane w czystym języku angielskim, a wy musicie tylko dodać kod, który spowoduje, że to zacznie się odpalać przy każdym buildzie, są takie i założenia do takich testów były następujące, że będzie można je czytać, że biznes będzie je sobie czytał, więc dlatego są po angielsku, że biznes będzie je pisał, więc są po angielsku, że mógł sobie sam napisać i odpalić, tak? I będzie mógł sobie dokonywać takich eksploracji, co by było, gdyby w naszym systemie zrobić to i tamto. I te założenia są piękne. Jest tylko jeden problem. Biznes nie ma dostępu do Gita. Biznes nie umie napisać jednego zdania, które byłoby spójne, okay? I nie należy od niego tego wymagać. Dlaczego? bo biznes nie jest szkolony w myśleniu logicznym. Okay? Żeby robić biznes, trzeba czegoś innego. Rzeczywistość jest troszeczkę bardziej skomplikowana, chaotyczna, to jest kompleks system, tak? Co to znaczy? Jeśli chcesz, żeby coś działało szybciej, to wystarczy, że nakrzyczysz na kogoś, tak? Jesteś menadżerem, nakrzyczysz na kogoś, będzie działało szybciej. A my jako programiści doskonale wiemy, że jak ktoś będzie na nas krzyczał, to szybciej nie będzie. A jak będę krzyczał szybciej, bardziej na komputer, to też szybciej nie będzie, chociaż są doświadczenia pokazujące, że dyski twarde szybciej pracują przy pewnej częstotliwości. Ale to jest wyjątek, okej? Więc to podejście jest bardzo fajne, tylko że trzeba się sporo namęczyć napisanie tego glue code'u, okay? Dodaje to poziom i dodatkowy poziom abstrakcji, jakby, którego my jako programiści nie widzimy, a zyski takie, że biznes będzie w to pisał i będzie to czytał, nigdy w życiu jeszcze nie widziałem takiego biznesu, który chciałby to robić. Okay? Więc w praktyce dużo bardziej się opłaca to podejście pod tytułem piszemy tak jak w JUnicie albo w Spocku, kod razem z wymaganiami tego kodu, okay, w jednym pliku. Jest to łatwiejsze dla edycji, dla deweloperów i do pracy z deweloperami. Natomiast to, czego wielu ludzi nie robi, to jest nigdy nie wysyła tego kodu albo nigdy nie wysyła tych testów z powrotem do biznesu. I to jest błąd. Dlaczego? Pokażę wam dlaczego. A, nie pokażę może. Jest taka biblioteka, nazywa się Spock Reports, ale generalnie każde narzędzie do unit testów generuje wam HTML-a, okay? Raport w HTML-u. I ten raport w HTML-u jest, jeśli zrobiliście dobrze te labelki, na przykład w Spocku, jest czytelny, bo on mówi dokładnie, jak się system zachowuje, w jakich przypadkach. Jak wysyłacie ten raport, moje doświadczenia są takie, jak product owner widzi te raporty i nagle się dowiaduje, że on może te raporty dostać codziennie, automatycznie. I będzie mógł zweryfikować, czy to robimy, co ma sens, czy nie. Nie będzie musiał nas pytać, jak system działa, ani klikać i próbować dojść, będzie mógł sobie przeczytać, okay? Że to mu szalenie pomaga w pracy, że biznesowi to szalenie pomaga w pracy, żeby zrozumieć, o co tak naprawdę w systemie chodzi. Tymczasem, jeśli tego nie robimy, to co się dzieje? To przychodzi biznes najczęściej do QA i się pyta, słuchaj, a jak tutaj funkcjonuje to i tamto? Jak my naliczamy na przykład ryzyko biznesowe, bo system, biznes tego nie wie po prostu, tak? Ma jakieś swoje założenia, a jak to działa w systemie, a co się stanie, jak podam takie wartości, nie mają żadnego pojęcia. Więc takie raporty można generować przy każdym buildzie, można generować cyklicznie raz dziennie, bo i tak powstają przy każdym buildzie i wysyłać do biznesu, okay? No dobra, to jest większość z moich rad. Mam jeszcze ostatnią, dotyczącą testów integracyjnych. Jeśli będziecie mieli taki system, a ja takie systemy mam i większość teraz systemów tak jest zbudowana, gdzie macie masę różnego I/O. Czyli na przykład mamy sobie aplikację, która korzysta z MongoDB, publikuje coś na Elastica, zapisuje do S3, gada z AdWordsami generalnie i jeszcze eventami z Kafką, nie? To wszystko to są elementy I/O. I teraz zrobić test integracyjny, w którym chcecie to wszystko postawić naraz, no to jest trochę ból, okej? Bogu dzięki sytuacja się uprościła, bo jest teraz taki projekt, nazywa się Test Containers, gdzie generalnie możecie jedną linijką i samo wstanie. Super. Tylko że wstanie za 30 sekund, jak skończy się podnosić. Okay? Od ostatnich zmian w zasadzie na Geekonie usłyszałem, że w końcu dodali cache'owanie, więc można sobie ustawić, że jak już wstanie ta cała nieszczęsna kawka, to niech sobie działa przynajmniej przez godzinę, zanim zostanie złożona, bo ja będę te testy odpalał regularnie, no nie? Więc można zaoszczędzić. Natomiast jest jeszcze jedno rozwiązanie, bardzo proste, które bez narzędzi takich jak Test Containers albo z takimi narzędziami pozwoli wam zaoszczędzić na buildzie. Chcemy mieć testy integracyjne z tymi wszystkimi drobiazgami, nie? Chcemy wiedzieć, że nasza aplikacja potrafi pogadać z AdWordsami, z S3, z Kafką i tak dalej, ale to nie znaczy, że musimy, że musimy przy każdym buildzie płacić za to cenę wydajności, okay? To co możemy w takim razie zrobić? Możemy sobie zobaczyć, pierwsza rzecz jest taka, zobaczmy, czy którykolwiek z tych elementów jest ściśle związany z naszą domeną i na przykład w typowej aplikacji to będzie baza danych. Macie jakąś jedną albo dwie bazy danych, i jak się zmieniają klasy, to od razu się zmienia zawsze baza danych, przynajmniej te klasy encje, które trzymacie w bazie danych, tak? No dobra, to powinno być w ramach naszych testów integracyjnych naszego modułu, ponieważ to się będzie zawsze zmieniało, a cała reszta będzie się zmieniać rzadko i możemy zrobić tak, że wyciągnąć ten fragment, który się z tym komunikuje, ok, na przykład z Kafką, do osobnego jara, przetestować to tam, a ponieważ będzie się zmieniało rzadko, to dołączyć sobie tego jara do naszego projektu jako zależność, i potraktować jako zewnętrzną bibliotekę, okay? I mieć u siebie unit testy, a to jak serializujecie, obsługujecie wyjątki i generalnie gadacie z Kafką, mieć zupełnie gdzie indziej. Jak rozmawiać z Elasticiem? Podobnie, mieć całą komunikację generalnie z I/O w osobnym projekcie. Jaki jest tego plus? Jak coś będziecie musieli zmienić, to będzie trochę trudniej, ale to się rzadko zmienia. A plus jest taki, że przy każdym buildzie nie odpalacie do tego testów, bo traktujecie to jak zewnętrzną bibliotekę, która ma już swoje testy, tak jak zresztą robicie z zewnętrznymi bibliotekami. Proste, skuteczne, zaoszczędzicie masę czasu. Więc podsumowanie jest takie, ponieważ już mi się skończył czas. Tak, bo ponieważ buduję z nich Jara, nie? Osobne repo w Gicie, tak, ale mógłbyś sobie zrobić multi-module project czy coś w tym stylu. Jak masz na przykład Gradle'a, to on potrafi skipować większość testów, których wie, że nie muszą być odpalone, bo się kod nie zmienił, to też się da zrobić, nie? Dobra, więc podsumowując, skupcie się na testowaniu modułów, ok? To wam zapewni już połowę zysków i zróbcie Hexagonal Architecture, czyli testujcie sobie bez użycia IO w unit testach, a potem tylko podstawowe przebiegi, które wam zapewniają pieniądze w testach integracyjnych. Jak nie wiecie, jak zbudować moduły, to mam toka na YouTubie o Hexagonal Architecture, gdzie jest kilka przykładów i prowadzę 3-dniowe warsztaty architektoniczne z tego tematu, ale koniec reklamy. Można też poczytać książki, wszystko jest w książkach. Przygotujcie sobie, testujcie zachowanie jako black box, czyli nie zaglądajcie do środka modułu podczas testów, ok? To wam zapewni, że będziecie mogli zrobić dowolny refactoring i nic nie wybuchnie. 200 klas zmieniam, żaden test nie zająknie się, ok? Przygotujcie sobie dane testowe do modułów od razu, przy pierwszym case'ie, kiedy tworzycie sobie jakieś DTOsy, przygotujcie sobie od razu metodę, żeby tworzyć te DTOsy, bo będzie wam to potrzebne i przydatne, a nie próbujcie za każdym razem budować tego od nowa. Chowajcie API do testów integracyjnych pod metodami, które mają nazwy biznesowe, co wam bardzo pomoże w kolejnych testach i w eksploracji. Budujcie sobie małe DSL-e po to, żeby wyrazić wymagania, bo testy wyrażają wymagania, ok? Myślcie w kontekście takim, jak najlepiej wytłumaczyć dane wymaganie. Jeśli przychodzi wam do głowy sposób z whiteboardem, gdzie coś innego byście narysowali, albo inaczej sposób byście to tłumaczyli człowiekowi, zauważycie, to spróbujcie to wyrazić w teście. I to się okaże dużo lepsze niż po prostu blok tekstu na dwa ekrany, ok? Spróbujcie wyekstraktować sobie kod, który jest w testach integracyjnych, ten kod, który jest wolny, wyekstraktujcie sobie do osobnych bibliotek, które testujecie, ale jeśli ich nie zmieniacie, to nie odpalacie tych testów przy każdym buildzie, bo to jest po prostu koszt, nie? I pamiętajcie, że w sumie to macie na testy wszystkie aplikacji, tak, na unit testy macie maksymalnie 30 sekund, bo jak wasza aplikacja zacznie odpalać unit testy dłużej niż 30 sekund, to deweloperzy w tym momencie przestają odpalać unit testy co i rusz, tylko odpalają raz przed pushem, koniec. A na testy integracyjne, czyli wszystkie testy w sumie w aplikacji, macie 3 minuty. Sabre w 2010 bodajże roku zauważyło taki fenomen, jeśli testy trwają dłużej niż 3 minuty, to deweloperzy zamiast odpalić je przed pushem, to zrobią pusha i tak continuous integration mi powie, czy się wywaliło, czy nie. Nie? Proste. Więc trzeba robić po prostu mniejsze. Pamiętajcie o tym, że mamy po prostu skończony budżet na te testy. I ostatnia rzecz, pamiętajcie, testy i to są specyfikacje zachowań, to jest to samo co wymagania. I one muszą wyrażyć te wymagania, okay? Jak sobie o tym będziecie pamiętać, to będą dla was to dużo czytelniejsze testy i będziecie mogli zacząć kooperować z biznesem, bo będziecie mogli rozmawiać na podstawie właśnie scenariuszy testowych, które będziecie mieli w testach, okay? Natomiast samo określanie wymagań, no to bardzo mi przykro, ale to kiedyś był full-time job. Dzisiaj to muszą robić deweloperzy, są do tego książki i nikt tych książek nie czytał, okay? Ja czytałem, ponieważ byłem naiwny i byłem studentem, więc generalnie dużo czytałem na ten temat, natomiast większość project ownerów nie czytała niczego na temat żadnej metodyki zbierania wymagań. Teraz się dzięki popularyzuje jedna, mianowicie Event Storming, tak? Ale pamiętajcie, że to nie jest jedyna metodyka zbierania wymagań. I jest to trudna robota, to jest bardzo ciężkie napisanie dobrych scenariuszy testowych, niestety, okay? Ale nie macie wyboru. Dzięki wielkie.